teraz patrzę, dlaczego tak jest, bo my bardzo często zapominamy o tym, że naszą misją, celem naszego życia jest też to, o czym mówi Pismo Święte, i to jest cel każdego z nas, Czynienie innych co? Uczniami. Nie tylko głoszenie. Wiecie, ludzie mylą, ja to jest niesamowita rzecz, ja w biznesie jak sprzedawałem, ja robiłem tyle błędów, że to jest przegięcie pały. Naprawdę, byłem po takiej ciemnej stronie mocy, że to jest przegięcie. Wiecie, jak ktoś zna historię świadectwa, to mogę opowiadać, byłem, wszystkiego kosztowałem. Byłem beznadziejny w każdej rzeczy. I zawsze zauważałem, że cokolwiek bym nie robił, jakkolwiek bym, rozumiecie, nie głosił różnych rzeczy, nic z tego, co robiłem, się nie ostało. Dlaczego? Bo nie czyniłem innych uczniami. Tylko robiłem co? Dla kogo? Wiecie, to jest niesamowita rzecz. Dlaczego? Bo moment jest taki, że naszym najważniejszym celem naszego życia jest czynienie innych uczniami, czyli wyprowadzanie ludzi. Ktoś kiedyś mnie wziął, jak byłem młodym łebkiem, bo chciałem, nauczył mnie czegoś, rozumiesz, i uczynił mnie co? Swoim. Dlatego ja dzisiaj mogę być samodzielny i moja rodzina ma dobrze, mogę stać przeciwko, tutaj obok was, możemy razem spójrzeć. Dlaczego? Bo ktoś kiedyś poświęcił swój czas, żebym ja tu mógł stać. Tylko wiecie, jaki jest największy problem? On z tego nie czerpie profitów. Więc to jest misja, bo normalnie człowiek by chciał teraz, dobra, wytworzyłem ciebie, Monika, rozumiesz, jak teraz pójdziesz, sianko od każdej osoby, którą będziesz miała, to jest nasz kontrakt. Uczciwy, biznesowy kontrakt. Ale jeżeli jesteś prawdziwym mentorem w MLM-ie, rozumiesz, i tak dalej, to musisz zdać sobie sprawę, że wytworzysz ucznia, który ci może na przykład za rok co powiedzieć? Odchodzę. A on mówi, odchodzę. Nawet nie ma dobrze, dlaczego? Bo chcę czegoś innego. I ty musisz do niego podejść i powiedzieć, jak normalnie mentor, i mówię, błogosławię ci. Rozumiesz? Nie denerwujesz się, mówię. I to jest twoja decyzja. I dlaczego, widzicie, teraz pierwszą bardzo istotną rzecz, strach, który mamy, to jest strach przed brakiem informacji. Drugi strach, który występuje, to jest strach przed porażką. Bardzo ważny strach. Ludzie boją się nie tego, że dostają porażki, tylko ludzie boją się tego, że są zbici. Wiecie, że ci, którzy krzywdzą innych ludzi, to są ci, którzy są skrzywdzeni. Wiecie o tym? Nikt normalny człowiek, który nie jest skrzywdzony, nie krzywdzi innych ludzi. Wiecie, pies, który jest kochany, nie ugryzie. Nie? To jest prosta rzecz, ale bity pies ugryzie. Tak samo z człowiek. I teraz bardzo istotną rzeczą jest to, że ludzie przychodzą do nas, bo odnieśli jakieś porażki w życiu, typu próbowali 3-4 innych MLM-ów. Próbowali na przykład, nie wiem, różnego rodzaju rzeczy. Szli w jakieś różne rzeczy i za każdym razem mi się co działo? Nie wychodziło. I oni, wiecie, oni się boją czego po raz kolejny? Rozumiecie? Tylko, widzicie, problem jest taki, że ja pamiętam, jak dzisiaj skręciłem sobie kostkę, jak grałem zawodową w siatkówkę. Pierwszy raz, albo wtedy gówniarzem, to wiecie, to nie było żadne zawodowe. I ja sobie skręciłem kostkę. I w moment, kiedy skręciłem pierwszy raz kostkę, jak skakałem do bloku, to był taki moment, że jak ona mi się już potem, wiecie, wszystko odgoiło, wiecie, że ja się bałem skakać? Ja skakałem w taki sposób, że wyskakiwałem z automatu nogę, jakby asekurowałem, żeby nie upaść na nią. I mój trener do mnie mówi, Mateusz, nie możesz, bo rozumiesz, a ja mówię, że nie dam rady. I wiecie, to jest niesamowite, że dlaczego? Bo moje doświadczenie z poprzednich rzeczy spowodowało, że ja już nie mogę, wiecie, musiałem najpierw mentalnie coś przerobić. Dlatego tak cholernie ważne w biznesie we wszystkim jest mentalność. Wiecie, to już nie jest takie pitolenie, jak to mówi Cyrowski, bo ma Wojtek, tak? Wojtek, to jest Wojtka, nie moja, żeby było takie piedalamento. To nie jest to. Dlaczego? Dlatego, że kluczem jest to, że w momencie, kiedy odnosisz porażkę, to jak ludzie są zbici i ty widzisz, że oni są zbici, nie możesz racjonalnie z nimi gadać. Musisz najpierw położyć ich co? Ich mental. Musisz popracować nad nich głową. Ale żeby popracować nad nich głową, słuchaj, nie dostaniesz za to pieniędzy, bo on nie będzie robił biznesu. On najpierw musi co zrobić? Przepracować. Ludzie boją się porażki, bo przegrali 3 razy pod kolej. Powiem ci tak, mam do ciebie takie pytanie. Zdarzyło ci się chociaż raz w życiu, bo wiecie, wy też jesteście mega zdolniachy, nie? Z Poznania. Poznań się nie myli, nie? Wiesz, z Poznania. Powiedzieli, że Poznań... Czy zdarzyło się, że wam raz, że mieć taką pół porażkę? No niemożliwe, Poznania. Bo my to wiesz, my z Małopolski i Tuchów. To wiesz, my to się urodziliśmy sobie porażka, nie? Dopiero teraz walczymy, żeby coś przetrwać, dokładnie. Ale teraz patrzcie, dlaczego tak jest. Porażka jest czymś niesamowicie istotnym. Dlaczego? Dlatego, że nie chodzi o to, że mamy się uczyć na porażkach. Oczywiście, że mamy się uczyć. Ale chodzi o coś takiego, że porażka jest czymś naturalnym w naszym życiu. Stąd na przykład dzieci
żydowskie uczone są w naturalny sposób odnoszenia porażki. Jedną z bardzo istotnych rzeczy, którą wam teraz na przykład pokażę, tylko że to nie jest na dzisiaj, jest koncepcja 5 dysfunkcji Lencioniego. I jedną z dysfunkcji Lencioniego jest umiejętność reagowania na konflikt. Czyli co mówi Lencioni? Lencioni mówi o tym, że w momencie, jeżeli ty chcesz, żeby twój zespół świetnie działał, musisz wprowadzać im konflikty. Czyli jeżeli chcesz, żeby twój mąż genialnie z tobą działał w twojej relacji, musisz doprowadzić do konfliktu. Widzisz, nie musisz. Ja nie mówię o prawdziwym konflikcie. Musisz go zirytować. Dlaczego? Żeby go nauczyć reagować na konflikt. Bo tego się nikt nie uczy. Ja powiem wam przykład, jak ja się nauczyłem mojej żonie. Ja kiedyś wychodziłem w konflikt, moja żona jest czerwona góralka. U nas się mówi, to jest spirytus, nie kobieta. Naprawdę, to jest moja żona wali z kielicha, tylko czystą wódę pije i przegryza górę, nie? Dobra, albo serem, nie? Mój tata uwielbia oficer wojskowy, bo robi to samo, nie? Ja jak na nich patrzę, to mi się krzywie, nie? Rozumiesz? A ona taka jest. I teraz, jak my na przykład kiedyś się kłóciliśmy, to wchodziliśmy w interakcję. I teraz wytłumacz, jak się obie osoby kłócą i nawet jedna osoba ma rację, to powiedz mi, czy jak obie mają założoną gardę, bo się kłócą, czy te racje dotrą do którejś z osób? Nie. Dopiero kiedy dotrą? Jak się uspokoisz. I ja zacząłem, wiecie, mówić sobie, bo już po moim nawróceniu, mówię, Boże, ja mówię, nie wytrzymam z tym. Ja mówię, albo daj mi inną, albo to jest twoja córka. Mówię, to jest twoja córka. Mówię, to już nie jest moja, mówię, to jest twoja córa, ty z nią pogadaj. Mówię, bo ja nie dam rady. Ja już mówię, ja już jej nie czaję, nie? Ja już nie wiem, o co jej chodzi. Ja mówię, już nie dam rady. Ja powiem, taki dostałem sobie swój sygnał, że mówię, ja z nią źle gadam. Ja mówię, uspokój się. Ja mówię, naprawdę czuję tak, mówię, Mrozowski, uspokój się. Ja w pewnym momencie mówię tak, dobra, nie będę się odzywał. Wiecie, że łosy, które są takie, to nieodzywanie się jest jeszcze gorsze. I ona do mnie, pach, leci, nowe hity, nie, pach, 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 ja nic. Jak widzi, że nie wchodzi, to lecą stare, pach, pach, nie, i leci. I ja taki, wiecie, już czerwony, ona już widzi, że już dochodzi, więc jest zadowolona, że już wiesz, kochanie, to jest dla ciebie, żeby nie było. Już szpilę, już widzi, ja już wiesz, ciśnieję, wychodzę i to jest tak, przez pół godziny znalazłem sekret, jakkolwiek to brzmi, na moją żonę. Jaki? Do tego stopnia, że ona wali do mnie tak samo, że tak pa, 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 po 10 mi tak jest pa, 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 po 20 pa, pa i po 30 jest pa i jest przerwa. Ja mówię, mogę przyjść? Chodź. Rozumiesz? I ja mówię, wiesz, bo tu, tam, to, no tak, no musiałam wyrzucić się, ja też przepraszam, mam, jest. I muszę patrzeć na nas, mówię, nienormalnie. 6 lat, mówi, to nienormalnie. Dlaczego? Bo co znalazłem? Co znalazłem? Bo nauczyłem się człowieka. Porażka jest tym, kiedy my się nie uczymy, rozumiesz, że czegoś z porażki. Ja spadłem z pierwszej ligi. Ja grałem pierwszą ligę w siatkówkę, nasz klub spadł, myśmy spadli z pierwszej ligi, przegraliśmy. Ja straciłem wszystko w moim życiu. Powiedziałem, że byłem siatkarzem i mówiłem sobie tak, ja już przecież nic innego nie potrafię. I gdybym nie upadł wtedy, rozumiecie, to nie byłbym tutaj przed wami. Bo mając jeszcze 34 lata, pewnie bym jeszcze grał. Rozumiecie, o co chodzi? A teraz patrząc na tą porażkę, gdyby nie ta porażka, nie pisałbym na Forbesa, nie miałbym 4 książek, nie wykładałbym na 2 uczelniach, nie mówiłbym o sprzedaży. Dlaczego? Bo ta porażka była trampoliną, rozumiesz, do czegoś. Ale dlaczego? Bo ktoś kiedyś mnie czegoś nauczył. I teraz, wiecie, ludzie są zbici, mają odnieść ileś porażek. I ty nie możesz im znowu dać porażki. Tylko co musisz im powiedzieć? Wytłumaczyć im porażkę się o czymś normalnym, tylko teraz to zróbmy. Zróbmy coś normalnie, zróbmy coś porządnie. Jedną rzeczą, którą nienawidzę w MLM-ach, nienawidzę w ogóle w biznesie, a sam to robiłem, przyznaję się, byłem największym chamem, burakiem i prostakiem. Tak bym dalej nie był, ale wiecie, teraz jest trochę mniej. Teraz jestem takim chrześcijańskim, trochę się zmieniam. Mam nadzieję, że Bóg mnie zmieni, że już będę, wiesz, bardziej, o to się modlę. Ale kwestia jest teraz taka, że ja nienawidzę tego, jak ktoś obiecuje komuś, a sam to robiłem, że będzie milionerem. Po pierwsze, bycie milionerem, co to znaczy? To jest nic. Uwierzcie mi, to jest nic. Ale kluczem jest to, jakie ty masz prawo obiecać coś komuś? Rozumiesz, ja pierwszą rzeczą, którą będę dzisiaj robił, a na końcu będę miał taki panel, bo chciałbym was zaprosić do projektu, który firma dla was przygotowała, będę was zniechęcał. Rozumiesz, dlaczego tak jest? Bo ja nie chcę ludzi mieć obok siebie, którym poświęcam czas, tak samo ty, którym poświęcasz czas, których, rozumiesz, będzie trzeba niańczyć, rozumiesz, obiecywać jakieś złote góry,
żeby potem znowu doprowadzić do porażki, żeby oni byli jeszcze bardziej sfrustrowani. Rozumiem, o co chodzi? Więc pierwsza bardzo istotna rzecz. Nigdy nie obiecujmy ludziom czegoś, czego nie ma, ale możemy im jedną rzecz obiecać. Że będziemy z nimi pracować nad tym, żeby byli bardziej przedsiębiorczy. Żeby mieli więcej rzeczy. Zgadza się? I ludzie, patrzcie, wiecie, dlaczego nie podejmują decyzji? Bo kiedyś ktoś ich oszukał, bo mieli coś podobnego i oni mówią, że to jest to samo. Czy to jest prawda? Wiecie, o co chodzi? Ale tak się dzieje. Ludzie nas będą porównywać, to jest tak samo, jak wiecie, teraz na mnie ludzie patrzą. Ja dzisiaj słyszałem, ja uwielbiam teksty na YouTube, jak ktoś do mnie mówi, zdejmijcie tego oszołoma z internetu. Ja mówię, chłop się zda. Zawsze, wiesz, dla mnie jak ktoś mi mówi, wariat, oszołom, ja mówię, super. Dlaczego? Bo mówię, tak mnie żona nażywa, więc ja mówię, to jest tak jak miłość. Wiecie, to jest miłość. Ale chodzi o coś takiego, dlaczego tak ludzie mówią? Bo to są ludzie zranieni. Rozumiecie, o co chodzi? Bo nikt nie zraniony nie używa tego typu zagadnień. I ludzie, wiecie, którzy przychodzą do was i boją się porażki, że ludzie są jacy. Są zranieni, mają nieprzepracowane rzeczy. Więc jak ci ludzie, będąc zranieni, mogą prowadzić innych ludzi, których oni zaproszą do tego biznesu? Co wtedy zrobią ci ludzie, którzy są zranieni? Nawet jak im się uda, co będą robić z innymi ludźmi? Przerzucać co? Swoje. Wiecie, dlaczego to jest obowiązek? Mani Rusz, ja nie wiem, czy prorokuję, czy nie, bo to będzie wszystko będzie nagrane, ale Mani Rusz będzie firmą, która będzie się tak rozwijać, że będzie miała najmniejszą rotację z wszystkich firm w Polsce. Wiecie dlaczego? Bo będzie najtrudniej wam stworzyć szybko zespół, ale najtrudniej będzie też, żeby ten zespół się to zrobił. Rozleciał. Więc będziecie budować stabilne zespoły. Dlaczego? Bo ludzie będą do was przychodzić po to, żeby leczyć innych ludzi, czyli żeby pomagać innym ludziom, a nie tylko po to, żeby zarabiać na tym mega duże pieniądze. I w momencie, kiedy zaczną leczyć innych ludzi, odnajdą sens swojego życia, czyli odnajdą szczęście swojego życia. Wiemy, o co chodzi. I teraz wiecie, oni będą do was przychodzić, bo będą poranieni. 98% ludzi w różnego rodzaju MLM-ach, w różnego rodzaju organizacjach odpada z MLM-ów. Dlaczego? Bo jest poraniona. Przyjmiemy ich. Mówię, chodźcie do nas. Rozumiesz? I u mnie ludzie się, trochę się boją, bo ja to mówię, zaraz znowu coś walnę, ale mówię tak, wiesz, jak będziesz chciał kiedyś mieć dokładnie to samo, co ja, jakbyś miał mieć tą samą relację, co ja, mówię, jest woda, wiesz, możemy pójść nad wodę, możemy pogadać o Jezusie, możemy pogadać o biznesie, to samo będziesz miał ty. Ktoś do ciebie przyjdzie i mówi, chodź do mnie na kawę, ja chcę wejść do ciebie do biznesu. Nie, nie jesteś gotowy. Przychodzi do mnie dziewczyna i mówi, dzisiaj dostałem, chcę się ochrzcić. Chcę oddać życie Chrystusowi. A ja mówię, nie. Dlaczego? Bo to nie jest dla ciebie teraz. Wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do ciebie teraz i mówi, chcę zacząć z Mani Rusz biznes. Chciałabym wiedzieć, bo ja chcę zarabiać pieniądze, bo ja chcę to robić. Ja już tutaj mam komuś osobę, którą wciągnę. Ja już tutaj mam, wiesz, już mam w głowie osoby, które ja tutaj, wiesz, przekonam do tego. A ty patrzysz się na nie i mówi, nie, to nie dla ciebie. A jakby możemy pogadać, to jest jeszcze, wiesz, popracujemy, ja cię zapraszam. Ale ty najpierw musisz przejść zranienie. Mówi, nie możesz wejść, bo zranisz innych ludzi. A my nie ranimy ludzi w Mani Rusz. Wyobraź sobie, co by się działo, ludzie musieli... Ja rozumiem, że ten Poznań i ten, wiesz, Tuchów... Z jakiej jeszcze miasta jesteś jeszcze? Wrocław. No to prawie, jak wiesz, Rzeszów. To jest Rzeszowa? Gdańsk. O, tam, Gdańsk. No tak, no tak. Właściciele są z Gdańska, więc wiesz, rozumiem to. O, no tak, bo już nie chcę mówić o właścicielu, mają to samo, nie? Ale dobra. Patrzcie, chodzi tylko o jedną teraz rzecz. Porażka polega na tym, że jeżeli jesteś teraz, zdradzę wam sekret niesamowity, biblijny sekret. Różnica ze światem, życie w świecie, a życie w boskich realiach, jest taka, że świat mówi, że to uczeń szuka co? Mistrza. Zgadza się? Ludzie będą przychodzić, ale prawdziwe boska, rozumiesz, mentoring boski polega na tym, że to mistrz co robi? Wybiera uczniów. To jest różnica. Wybiera uczniów. Ale jak mistrz idzie, jak Jezus szedł, popatrzcie, to jest niesamowite. Kent Blanchard, który stworzył, są dwa nazwiska w przywództwie, które są niesamowicie istotne w korporacjach. Kent Blanchard i John Maxwell. Oboje osoby wierzące w Biblii. John Maxwell w ogóle pastor.
Ale wiecie, chodzi o coś takiego, że patrz, co oni zrobili. Pierwszą istotą rzeczą mentorstwa, jak Jezus szedł gdziekolwiek, bądź jak się mówi w Kenie Blanchardzie, w pierwszym etapie przywództwa, jest to, że ja do ciebie mówię: Monika, chodź za mną, ja cię poprowadzę, ale masz mi oddać pełne co? Posłuszeństwo. Wiesz dlaczego? Bo ja biorę za ciebie co? Odpowiedzialność. I to jest różnica, którą my będziemy robić. My mówimy tak, że ja chcę robić biznes. Okej, jeszcze nie. Rozumiesz? Jeszcze się naucz produktu. Jeszcze naucz się rozumieć, co masz robić. Jeszcze nie. Ja mam chłopaków z Anglii, których prowadzę w projekcie Adem, o którym będę dzisiaj mówił. I oni mówią: my chcemy iść na wieś, my chcemy już sprzedawać. Ja mówię: jeszcze nie. Najpierw to. A mówię: my chcemy, ale nie masz pozwolenia. Dałeś, oddałeś mi. Ale wiesz, Martin, ja tracę. No nie. Wiesz, mija 2 tygodnie, mówi: kiedy? Ja mówię: oglądałeś Karate Kid? Lewą polerujesz, tak, prawą czyścisz. Ja mówię: oglądałeś? Mówi: no tak, to poleruj. Ja mówię: świr. Ja mówię: dałeś mi przyzwolenie? Mówi: dałeś, okej. Okay. Patrz, co się w nich tworzy. Co się teraz w nich tworzy? Głód. Rozumiesz, to jest głód. Jak patrz, przychodzisz do kobiety i ją, na przykład, albo do mężczyzny i wiesz, przychodzisz na nią i ją zdobywasz w jeden dzień, rozumiesz? On mówi: to co to jest za głód? Rozumiesz, co to jest za głód? Jak coś zdobywasz, wiesz, w taki sposób. Ktoś was pościł kiedyś długo? Zdarzyło się kiedyś komuś? Ja powiem wam tak, ja mam największy problem z postem. Ja, może, nie wiem, czy wygląda dzisiaj. Mam największy problem. Ja po 2 dniach mam taki problem, że ja nie rozumiem w ogóle, co się dzieje. Ja na przykład, jak przyjeżdżam, mówię, autostradą jak jadę i widzę KFC po prawej, to ja autentycznie, ja nie wiem, czy to mentalnie można wytłumaczyć, ja czuję zapach kurczaka. W aucie, wiesz, 800 metrów obok KFC. Ja na, autentycznie, ja to widzę, ja sobie przypominam, na taką wizualizację mówię: no to jest niemożliwe, nie? Mijam, mówię: dobra, przeszło, to mi się pizza jakaś włącza. Widzę wszystkie reklamy, wszystkiego jedzenia, co jest, nie? Ale rozumiesz, ja naprawdę mam, wiesz, wiesz, to jest pragnienie. I dlatego patrzcie, co Biblia mówi. Biblia, jak mówi w pewnym momencie, ona mówi: proście, a będzie wam dane. Mało osób rozumie, to jest tak duchowe, czykolwiek, to jest tak niesamowicie biznesowe. Ona, tam jest słowo użyte aiteo. To nie jest proście. Tam jest pragnij. Rozumiesz, że jest różnica między prosić a pragnąć. Ale mówi się prosić. Mówi się prosić. To jest błędem, bo po grecku jest tam pragnij. I teraz popatrzcie, co jest. Pragnij, a będzie ci dane, a tam jest dane, a i weź sobie. I teraz popatrzcie, co jest. Jak ja pragnę, ja zawsze to powtarzam, to myślę, że może być dla was ciekawe. Jest nas 30 osób, tak? Mniej więcej. Wyobraźcie sobie, że wszyscy byliśmy teraz na kawie i nam się... No, muszę teraz sprawdzić jedną rzecz. U was dwójka w Poznaniu to też jest dwójka jak światowa? Tak? Jedynka przód, dwójka tył, tak? Wiemy? Dobra, musiałem wyrównać poziom, żeby nie było teraz... Ja tak wiesz, żeby nie było. To wyobraź sobie teraz, że wszystkim nam się chce dwójka, ale tak, rozumiesz, że jest w stanie niestałym, tylko ciekłogazowym, nie? Rozumiesz, jest takie. I ty siedzisz wyobraź sobie. I teraz wszystkim nam się chce i jest jedna ubikacja. Jedna ubikacja. I teraz wyobraź mi, powiedz mi, czy czekasz. Nie? Powiedz mi, naprawdę, ale ty już wiesz, że zaraz to pójdzie, nie? I mówię: powiedz mi się, czekaj. Nie możesz wyjść tu, jest jeden kiwer, nie? I teraz, rozumiesz, i ty wpadasz, nieważne kto by tam siedział, rozumiesz? Wpadasz z buta, rozumiesz, roztrzaskasz tego, wywalasz gościa czy babkę, siadasz i jest jeszcze problem, bo już 29 innych osób wali, więc musisz nogą przytrzymać, rozumiesz? I teraz, dlaczego to jest pragnienie? Teraz wytłumacz mi jedną rzecz. Myślisz o czymkolwiek innym? Że na przykład, nie wiem, coś masz do zapłaty, albo wiesz, co ubiorę jutro, albo inaczej, czy żelazko zostawiłam, wiesz. Myślisz o tym? Nie. Koronawirus. Uważam, że gazowo, bo nawet tam się nie dostało, nie? Rozumiesz? I teraz patrz, co się dzieje. Bo pragnienie, to jest słowo pragnienie. Wybaczcie mi, że ja teraz zrobiłem to w ten sposób, bo trochę śmieszny, ale chciałem wam pokazać, bo my to znamy. Ja wiem, co to znaczy mieć biegunkę, rozumiecie? Jechać samochodem i szukać stacji. I w pewnym momencie mówisz: walę stację, nie? Rozumiesz? Gdziekolwiek, gdzie mogę, nie? To, rozumiecie? I teraz kluczem jest to, że to jest pragnienie, polega na tym, że jeżeli ja naprawdę pragnę pomagać innym ludziom, pragnę coś robić, pragnę na przykład, jak ja mówię, pragnę Chrystusa, pragnę moją żonę, wiesz, jak moja żona wchodzi do domu, to jest autentycznie, ja się na nią patrzę, ona mówi:
Jeszcze nie teraz. A ja wiesz, ja nie muszę mówić. Rozumiesz, ja nie muszę mówić, bo pragnienie co robi? To widać. Bo to jest ogień. Dlatego Biblia mówi, że jak lampa, która świeci, to co ona robi? Nie chowaj ją pod korcem. Jak możesz swoje pragnienie w sercu schować pod korcem? Siedzisz na wieżę i mówisz, nie pójdę. Wiesz, dwójkę, nie pójdę. Jak możesz pragnienie swoje schować? Wiecie, i teraz ludzie, którzy mają porażki, oni mają takie same pragnienie jak my. Tylko, że przykryte tym syfem, rozumiecie, tą słomą, tym wiesz, całym tym takim, wiecie, swoimi różnymi rzeczami, jakimiś dysfunkcjami, wszystkimi rzeczami, które doświadczyli, wszystkimi urazami, mają przykryte pragnienie, które mają w sercu, rozumiesz, a naszym zadaniem nie jest im wytłumaczenie, że wie, że tamto, tylko co masz zrobić? Przebić ten syf, rozwalić go i komuś uwydatnić jego pragnienie, czyli jego sens życia. Powiedz mi, czy już potrzebujesz go potem, czy jego pragnienie go potem zaprowadzi? To jest drugi strach. Ludzie mają przykryte porażkami swoje pragnienia, bo ludzie marzyli o czymś, ale przykryli, wiesz, te wszystkie rzeczy przykryło im te marzenia. I jest trzeci strach. Strach przed wygraniem. Niesamowity strach. To jest strach, który ma większość ludzi, którzy osiągnęło kapitalny sukces. Że boją się, że stracą. Są ludzie, którzy mają miliony, albo coś osiągnęli, sięgnęli po Mistrzostwo Polski i się boją, że go w przyszłym roku go co zrobią? Że nie powtórzą wyniku. Są ludzie, którzy mają miliony na koncie i się boją, że pracownik jego krada za 10 zł. Są ludzie, którzy boją się... To jest strach. Dlaczego? Bo ty żyjesz ciągle w czym? Strach. Wiecie, muszę wam powiedzieć, że to jest jedyny prawdziwy strach. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy wygrywasz, stajesz się graczem. Czyli stajesz na arenie, stajesz się graczem. I jak stajesz się graczem, czyli grasz, to ludzie co mogą robić? Mogą cię oceniać. I wiecie, ludzie będą cię oceniać za wszystko. Będą cię oceniać za to, że coś robisz. Będą cię oceniać za wszystkie rzeczy. Będą cię oceniać za wszystko. I to bardzo często będą cię oceniać za coś, co nie jest prawdą. Ty wiesz, że to nie jest prawdą. Ile razy wam się zdarzyło, że ktoś powiedział o was nieprawdę? Zdarzyło się? Jak się czujemy? To wyobraź sobie, że jak stajesz się graczem, czyli jesteś na piedestale, to ciągle ktoś o tobie mówi nieprawdę. Wiecie, o co chodzi? Wyobraź sobie, że masz taką sytuację, to jest niesamowite, że ludzie zaczynają mówić, bo postajesz się graczem. I teraz chcę ci powiedzieć, że jak osiągniesz sukces, czyli zaczniesz prowadzić ludzi, zaczniesz być, wiesz, mentorem dla tych ludzi, to w momencie, kiedy ludzie będą hejtować ciebie, nie będzie cię tak bolało. Jeżeli będziesz prawdziwym mentorem, to nie będzie cię tak bolało to, że ludzie będą ciebie hejtować. Tylko najbardziej będzie cię bolało, że będą hejtować twoich uczniów. Bo będziesz się bała, że oni jeszcze nie są na tym etapie.